Witamy Państwa w naszym wakacyjnym studiu. Nasz kolejny gość, pani Katarzyna Hamada-Alarki. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Powinienem zacząć się zapytać o Polankę, ale z francuska ça va? Ça va bien, merci. A w Opolu chyba w sposób szczególny. Drodzy Państwo, pani Katarzyna Hamada-Alarki, córka pana Andrzeja Hamady, dziś na co dzień mieszkająca, żyjąca i pracująca we Francji, w Paryżu, urzędnik. Też się tak mówi we Francji, pani Katarzyno, urzędnik? Urzędnik, ale nie funkcjonariusz. Urzędnik. Pracuje pani w jednej z dzielnic Paryża, właściwie tej aglomeracji, byśmy powiedzieli, paryskiej, tak jak w poddzielnic, nazwijmy to tak. Dlatego, że komuna, czyli nie wiem, komuna po polsku będzie gmina, społeczność, miasteczko, tak, społeczność nasza, przynależy do administracyjnie do tak zwanej do aglomeracji Grand Paris, czyli Wielkiego Paryża, który to Wielki Paryż został kilka lat temu ustanowiony. Dotychczas był to Paryż. Tak jak Opole się też powiększył. Tak jak Opole, to Paryż się powiększył. W tej chwili ponad koronę, ta pierwsza korona najbliższa małych komun przynależy do Wielkiego Paryża. Ta komuna, w której ja mieszkam, żyję i pracuję, nazywa się Thiers. 30 tysięcy mieszkańców. To takie nasze osiedle AK, 30-40 tysięcy osób mniej więcej w Opolu. Co jest pani specjalizacją? Widziałem, że i ochrona środowiska, i zwierzęta. Ja jestem Co to za dzielnica w ogóle? To mnie tak zastanawia. Bardzo przyjemna. Tak? Bardzo przyjemna dzięki naszemu merowi przede wszystkim, który jest merem, chyba pobija rekordy we Francji, bo jest merem od 1983 roku. Każda kadencja ma 6 lat, wystarczy wyliczyć, jest bardzo długo merem. No to jest tylko dowód na to, na ile jest cenionym merem i dobrym. Jaka to jest dzielnica, jakie miasteczko? Bardzo miłe, przyjemne, dlatego że mamy Paryż dosłownie na wyciągnięcie ręki, a Thiers pozostaje taką troszkę jakby wioską. To jest południe, prawda? Gdyby to jest południe, to jest jadąc z Paryża na Orli. Aha, czyli bliżej Paryża. To zna lotniska. 7 kilometrów do Notre Dame. Pani Katarzyno, a jakie było pani opolskie podwórko? Niedaleko stąd, na zapleczu ulicy Krakowskiej, idąc ku Małemu Rynkowi. Tam jest to podwórko do dzisiaj. Nawet 2-3 dni temu przeszłam specjalnie. W ramach sentymentów. No właśnie, o ten sentyment chciałem zapytać. A sentyment jest bardzo duży, ale ja nie odnajduję już nie odnajduję. Przede wszystkim te podwórka dzisiaj nie są wypełnione dziećmi, prawda? Za mojej generacji to dzieci się wychowywały w dużej części na podwórku, na podwórkach, a teraz tam jest pusto. Owszem, zieleni może więcej i więcej tych zbiorników na puble, na śmieci. Niby pochowanych. No. To jest moje podwórko. Muszę pytać szybko i prosić o szybkie odpowiedzi, bo jest tyle pytań do pani, właśnie. Że. Proszę. To teraz tak szybko. Szkoła polska? Tak, opolska. Opolska. Pierwsza klasa podstawówki na placu Telmana, obecnie Daszyńskiego. Tam była szkoła podstawowa. Musiała pani rysować Ceres co jakiś czas? Nie. To mój tato. Nie, ja tylko dlatego to pamiętam, że moją nauczycielką była pani Bajor, mama Michała Bajora. Potem już się wybudowała szkoła numer 21, szkoła tysiąclecia. Tam skończyłam, szkołę podstawową. Potem liceum numer 1, Kopernika, bardzo sobie chwaliłam. Matura, no i Wrocław, architektura, dyplom. Potem Warszawa. Potem Warszawa i w zasadzie to ja w tej chwili z Polski to z Warszawy, dlatego że tam zaraz po studiach się przeniosłam, tam wyszłam za mąż. Tam się urodziła moja córka i pracowałam w biurze projektów przy Politechnice Bepron w Warszawie kilka lat. A później te wyjazdy takie francuskie? Tak. No, stało się to dlaczego? Dlatego, że przyszedł ciężki czas, 81 rok. Mój mąż ówczesny, pracujący w telewizji jako scenograf, właściwie stracił pracę, dlatego że w
telewizji się nie zostawało, bo się było kolaborantem, więc on był jak gdyby wolny. A ja akurat urodziłam dziecko, więc miałam urlop macierzyński. I myśmy z mężem postanowili do Francji wyjechać, ale naprawdę nie opuścić Polskę, tylko wyjechać. Szukaliśmy możliwości, bo wtedy wyjazdy nie były możliwe. No właśnie. Myśmy wyjechali przez Pagard. Nie wiem, czy panu to coś mówi, bo dzisiaj Pagard zdaje się nie istnieje. Polska Agencja Artystyczna. Tak. Także przez wiele lat byliśmy dumni, bo w przeciwieństwie do wielu innych Polaków młodych, którzy wyjechali i nie wrócili, my nigdy nie straciliśmy więzi z Polską. Było mieszkanie, które na nas czekało w Warszawie, no a my tam troszkę tak artystycznie życie boemy paryskiej, czekając na lepszy czas, by powrócić. No, troszkę musiało tego czasu upłynąć, bo do 80. Trochę upłynęło, a poza tym coraz bardziej jednak okazuje się, życie weryfikowało i nas tam przytrzymywało. Pierwsze kroki to było chociażby nauczyć się języka, którym ja nie operowałam wcześniej. Potem, no, oby dziecko nasze skorzystało i mogło mówić po francusku. No potem się zaczęła szkoła dziecka, no to do końca roku i tak czas biegł. No właśnie, powiedziała już Pani jedno ważne słowo. Pracownia, architekt, szkoła, studia. Więc w tle pojawia się z mojej perspektywy oczywiście Pan Andrzej Hamada. Czy to oznacza, że Pani Katarzyna to jest córka mamusi, czy córka tatusia? I czy że to tato jednak miał wpływ, że córka zaczęła również kreślić? Gdybym miała bardzo to uprościć, to do czasu, do kiedy miałam mamę, tak długo jak mama żyła, to ja byłam chyba córką mamusi. Tak. Tato był zajęty, bo nie dość, że pracował na etacie, to po powrocie do domu, pamiętam tatę przy desce kreślarskiej, ślęczał i kreślił, i tworzył, i projektował. Tworzyło się cały czas opora. Także ja cały czas rzeczywiście to kreślenie, wzrastałam w tym, ale byłam z mamą. Natomiast kiedy mama odeszła, to przyznaję bardzo i to spektakularnie, z tatem się odkryliśmy na nowo chyba. Tak, i od tego czasu jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo związani, mimo że nas dzielą kilometry, dużo kilometrów, ale jesteśmy bardzo blisko. Ale to też, że studia i ten kierunek i ten wybór tej pracy, to było tak, tato, czy powinnam to robić? Nie, czy może to było, jednak zrobię, przyznaję, to było chyba pójście na, no nie chcę użyć słowa na łatwiznę, ale to było po prostu naturalnym, jak gdyby, to nie było jakieś odkrycie, powołanie, nie, to był element, w którym naturalnie jakoś tak przeszłam, ponieważ w tym wzrastałam. Francja ta dziś, i Polska ta dziś, i Francja lat, tak jak Pani powiedziała, 80. i Polska lat 80. to jest ogromna przepaść społeczna, kulturowa, różnica. Dziś w Polsce mówi się, gonimy ciągle Zachód. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo. I ja rzeczywiście chyba jestem obserwatorem dobrym, bo mam ten dystans, mam porównanie. Mam również porównanie z Ameryką, w której też częściowo żyję. I cóż stwierdzam, spektakularna zmiana w Polsce. Bardzo. Nie wchodzę w szczegóły polityczne, to jest inna rzecz, ale patrząc okiem kogoś z zewnątrz, czy ktoś, kto systematycznie przyjeżdża przez lata, to po prostu jestem tylko dumna, bo wspaniale. No ja w Warszawie dużo bywam, także wiecie Państwo, że Warszawa to jeszcze jest Warszawa i Polska. Ale i Opole. Także z przyjemnością widzę to, jak mówi Pan, że się mówi, że gonimy. No pewnie tak, to jest normalna ewolucja u nas, prawda, wszystko później. Natomiast z przykrością muszę przyznać, że Francja, Paryż, marzenie, Mekka, w ogóle docelowość dla artystów szczególnie, prawda, tak zawsze było przez wiele wieków. Odczuwa się pewien rodzaj dekadencji. Przykre. No właśnie, a Francja, jak Pani na nią patrzy, też myślę już w kontekście tego, co wydarzyło się dla nas na świecie,
w ciągu tych ostatnich, już niebawem będzie 24 prawie miesięcy, myślę o tym, o pandemii, która weszła. Mieliśmy i straszne obrazki z Polski, straszne obrazki z Francji. Pani też, pracując też jako zastępca mera, no to też na pewno musiała się zderzyć z pewnymi rzeczami, barierami i grozą sytuacji. Myśmy byli na pierwszej linii frontu. No, nie chcę porównywać się do lekarzy, pielęgniarek i tak dalej. Oni byli przede wszystkim na froncie, ale my również, zaraz za nimi, dlatego że no, trzeba było społeczeństwo, ludność, naszą populację i podtrzymywać na duchu, i utrzymywać, i należało to życie jakoś kanalizować. Także tak, byliśmy zajęci. Natomiast ja jako Polka specyficznie to odbierałam, dlatego że mieliśmy godzinę policyjną. Tutaj Polska tego nie miała. I to surowe. Mnie to przypominało czas stanu wojennego w Polsce. Właśnie, tak, mieliśmy godzinę policyjną, no to wieczorem. Francuzi, którzy właściwie zaczynają życie towarzyskie dopiero po 20, 21, towarzyskie wymiany i tak dalej, obiady, kolacje. Tego nie można było robić. Ja mieszkam tuż pod Paryżem, moja córa mieszka i wnuczki w Paryżu samym. My nie mogliśmy się widzieć. Znaczy nie mogli, myśmy się widzieli przez WhatsApp czy tam cokolwiek innego, ale naprawdę fizycznie było zabronione, bo nie można było, zdaje się, powyżej 3 kilometrów, już teraz nie pamiętam, bo to się zmieniało cały czas. W każdym razie były duże restrykcje, mocne, bardzo mocne restrykcje. U nas w mediach obrazki z Paryża, interwencji policji w bardzo różnych działaniach. Mówi się, że policja jeszcze ostrzej reaguje niż reagowała w Polsce. Nawiązuje to chociażby w kontekście protestu kobiet, który odbył się w Polsce. We Francji też się ciągle protestuje. No, Francja jest znana z tego, że strajki cały czas są. A ponieważ są i kontynuują, to jest dowód na to, że jednak aż tak ta ingerencja policji może nie jest, ja nie wiem jak to tu jest pokazywane, ja jakoś tego specjalnie nie odczułam, żeby to było inaczej niż gdzie indziej. Trudno mi cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Faktem jest, że Francuzi bardzo reagują i jeżeli mogą się, lubią się wypowiadać i opowiadać po po czyjejś stronie i to afiszować. Francja na to pozwala, myślę, bardziej niż inne kraje. To chciałem Panią zapytać, bo niedawno siedząc tutaj z Panią Agatą Passent, która mówiła, bez kobiet społeczeństwo nie będzie istniało. No to chyba wiadomo. To wiadomo. Ta rola kobiety francuskiej, bo też przeglądając listę i radnych u Państwa w dzielnicy, sobie ten trud właśnie, chciałem powiedzieć, że kobiet urzędników okazuje się coraz więcej. Tak. Też ta rola kobiety. Mer Paryża kobieta. W przyszłym roku mamy wybory prezydenckie. Kobieta ma duże szanse. Tak, kobieta, no, a francuska szczególnie chyba. Tak mi się wydaje. Bardzo. Ale są cenione chyba kobiety. Nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że ja jestem jak najbardziej za ruchem feministycznym i tak dalej, ale nie jestem taką zagorzałą feministką. Ja jestem chyba starej daty. Pani Katarzyno, wróćmy na moment do Opola. Tak jak Pani mówi, idzie dzisiaj Pani ulicami miasta i patrzy Pani, i które te wspomnienia są takie najpiękniejsze, oczywiście związane teraz, myślę, z architekturą. No chyba krakowska ulica. Tak? Chyba tak, bo jak byłam młodą dziewczyną, dorastającą, to tutaj się chadzało. No i zdecydowanie amfiteatr, festiwal. O tak, jednak te czasy coroczne, festiwalowe w Opolu, to było coś niezapomnianego, naprawdę. I zresztą muszę powiedzieć, że Opole postrzegane jest bardzo poprzez ten festiwal, przez innych. Ja mam przecież w Paryżu środowisko Polaków, głównie Warszawa. Polacy z Warszawy, ale nie tylko, z całej Polski. Zawsze, jak się dowiadują, że jestem z Opola, bardzo sympatycznie, z dużą sympatią wszyscy reagują. Ach, Opole. Jest Pani ambasadorem Opola. Jestem. Tak. Jestem dumna z
tego. To na stole pani, jak serwuje pani wnuczkom śniadania, to jest polskie śniadanie czy francuskie jednak? A proszę sobie wyobrazić, że polskie. Chociaż sama wcale na co dzień polskiego nie jadam, ale jak przychodzi wnuczka, tak, to jemy po polsku. Jajeczka na miękko, tak. Pięknie. Serek żółty, czego Francuzi, Boże, żółty ser na śniadanie. Tak, polskie. A co jest dla pani taką największą różnicą właśnie, kiedy pani mówi, nie no, w Polsce to jest zupełnie diametralnie inaczej niż we Francji, albo odwrotnie, prawda? We Francji zupełnie diametralnie inaczej niż w Polsce. Są takie rzeczy, że na pewno tak, ale Polakom by to do głowy nie przyszło, a Francuzom nie przyszło. Ojej, to ciekawe. No. Jedną rzecz muszę powiedzieć, bardzo podziwiam, czego nie znałam za moich czasów żyjąc w Polsce. Dyscyplina. Tak. Francuska? Nie, dyscyplina. Polacy. A Polska. Właśnie Francuzi nie, a Polacy tak. Na przykład przechodzenie przez ulicę. Boże, podobno Paryżankę się rozpoznaje po tym, że zawsze przechodzi na czerwonym świetle. A tu w Polsce koniec, już nie mogę być Paryżanką. Rzeczywiście, ja to widzę w Warszawie, widzę to w Opolu. Chociażby to, a tego nie było za moich czasów. Pamiętam, jesteśmy bardziej uporządkowani? A teraz tak. Duża zmiana, duża. To się wiąże prawdopodobnie, to współgra właśnie z architekturą i z otoczeniem ambientalnym, że jest tak, a nie inaczej traktowane, a bardzo dobrze jest w Polsce. Ja obserwuję to. Przecież te ścieżki dla niepełnosprawnych, prawda, na czerwonym świetle, naprawdę wspaniale. Mała architektura, piękne rozwiązania. Rzeczywiście, obserwuję to w Polsce z radością. Francja może pozazdrościć. Moja ukochana aktorka to Catherine Deneuve, a pani ukochany aktor, pani ulubiona książka? Ojej, mój ukochany aktor. Ja lubię Gérard Depardieu. Jednak. Jeśli mam sięgnąć po takie nazwiska, które są znane, a na pewno Gérard Depardieu jest znany. Tak, uważam, że jest świetnym aktorem. No ja się wychowałem w kinie i na książkach oczywiście Dumas, czyli Muszkieterach. Mit Muszkieterów we Francji jeszcze istnieje? Tak, cały czas. Rzeczywiście. A ukochana książka? Ojej, bardzo ciekawe. Ale jeśli mogę sobie pozwolić, to może powiem tytuł i zdaje się, że ona chyba nie jest przetłumaczona na polski, nie wiem dlaczego. Belle du Seigneur, Alberta Coena. Najpiękniejszy roman, najpiękniejsza powieść o miłości, tak została ona okrzyknięta, że tak powiem, niekoniecznie przeze mnie, potwierdzam, z tych, które ja czytałam. I właśnie nie wiem dlaczego nie jest przetłumaczony na polski język. Albo jest, ale chyba niedobrze, bo tłumaczenia to jest też moja pasja. I bardzo ważne jest, jak jest książka przetłumaczona. Wszystkiego dobrego, pani Katarzyno. Dziękuję. Zatem życzę, dziękuję za rozmowę i co by nie było, pyszne polsko-francuskie danie, które nam chyba z tego wszystkiego wyszło. Dziękuję bardzo. Językiem też kuchni. Pani Katarzyna Hamada-Larki, naszym i państwa wakacyjnym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.